Hej, witam cię serdecznie na podsumowaniu ostatniej sesji w tym tygodniu i pełny tydzień października za nami. Zobaczymy, co się wydarzyło na GPW, co się dzieje na rynku światowym i na rynku krypto. Kto cię interesuje, zostaje ze mną. Pamiętaj, w formie podziękowania za czas i materiałki specjalnie dla ciebie tworzę. Rzuć łapę w górę i komentarz, a dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji, dzwoneczka, aby pozostać ze mną na dłużej. A ja już startuję z informacjami. Jak masz jakieś fajne, ciekawe, istotne newsy, to wrzucie w komentarz, aby wszyscy mogli się z tym zapoznać. I lecimy. Biały Dom nakłada sankcje na sektor finansowy Iranu. Stany Zjednoczone nałożyły w czwartek kolejne sankcje na Iran, których celem tym razem jest irański sektor finansowy. Restrykcje zostały wymierzone w 18 irańskich banków, co ma znacznie osłabić pozycję Iranu w globalnym systemie bankowym. W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów USA wyjaśniono, że sankcje nie mają zastosowania do transakcji dotyczących dostaw towarów rolnych, żywności, leków lub innych wyrobów medycznych do Iranu. Minister Finansów USA wyjaśnił, że sankcje mają na celu zatrzymanie irańskiego wsparcia dla terroryzmu oraz zablokowanie rozwoju programu nuklearnego Teheranu. Przewidują także nakładanie kar na zagraniczne instytucje prowadzące interesy z irańskimi bankami umieszczonymi w czwartek na czarnej liście. I lecimy dalej. Duży wzrost liczby wyrejestrowanych firm. I to jest ciekawa informacja. We wrześniu z rejestru REGON wyrejestrowano ponad 15 tysięcy firm, o 50% więcej miesiąc do miesiąca, podał w piątek GUS. Jednocześnie we wrześniu zarejestrowano ponad 33 tysiące nowych firm, o prawie 19% więcej miesiąc do miesiąca. Firm z zawieszoną działalnością w rejestrze REGON we wrześniu było ponad 473 tysiące, o prawie 2% więcej miesiąc do miesiąca. I lecimy dalej. Rada Polityki Pieniężnej może oczekiwać kontynuacji ożywienia i dalszego spadku inflacji. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej ocenili we wrześniu, że w kolejnych miesiącach można oczekiwać kontynuacji ożywienia aktywności gospodarczej przy szeregu negatywnych ryzyk dla wzrostu PKB. Wynika z opisanych dyskusji z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej z 15 września. Większość Rady Polityki Pieniężnej spodziewa się we wrześniu spadku inflacji w kolejnych kwartałach. I lecimy dalej. Co tu mamy? Rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce, czyli w końcu być może coś się zacznie dziać. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego programu polskiej energetyki jądrowej, przedłożoną przez ministra klimatu, podał resort klimatu i środowiska w komunikacie prasowym. Dokument oczekuje na ogłoszenie w dzienniku urzędowym Monitor Polski. Czyli ciekawa informacja, zerknijmy. Celem programu jest budowa od 6 do 9 GW mocy zainstalowanej w oparciu o duże, sprawdzone reaktory PWR. Precyzuje się, że chodzi o dwie elektrownie jądrowe, które będą budowane w odstępie 6 lat i jak widzimy tutaj budowa miałaby ruszyć w 2026 roku, a pierwszy reaktor w 2033. Kolejny miałby ruszyć w 32, miałby być budowa miałaby ruszyć 32, a oddanie 39. No trzymamy kciuki, że w końcu to dojdzie do skutku. Lecimy dalej. No, kolejna informacja. Banki podnoszą opłaty za konta i karty. To dosyć drastyczne podwyżki. Przez banki przetacza się fala podwyżek opłat za konta i karty. Tylko w ostatnich dniach o planowanych podwyżkach poinformowały dwie instytucje. W ING Banku Śląskim wzrosną opłaty za operacje oddziałowe oraz niektóre inne prowizje. Inteligo podnosi opłaty za prowadzenie rachunków firmowych. I widzimy, że tutaj właśnie między innymi wcześniej widzieliśmy te informacje. Ja również przytaczałem. Santander, Getin, City, BNP, Alior czy Credit Agricole. Tutaj te podwyżki już są za nami i wiemy, że no właśnie banki szukają zysku w kieszeniach swoich klientów. Te podwyżki są znaczące. Można sobie prześledzić na bankierze. No naprawdę, o takie stopy zwrotu, jakie są tutaj podwyżki na naszych giełdach, no to trzeba trochę posiedzieć i popracować, a tu no w ten sposób banki gdzieś spróbują sobie szukać zysków, a gdzie najłatwiej, tam gdzie mają klientów. I my już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no ale niestety taka jest prawidłowość. Mocny spadek liczby rachunków maklerskich, winne czyszczenie. We wrześniu liczba rachunków maklerskich po raz pierwszy od roku spadła, przerywając tym samym serię mocnego ożywienia. Czyste dane nie dają jednak pełnego obrazu sytuacji. Cały spadek wypracowało bowiem tylko jedno biuro maklerskie. I widzimy, co widzimy? Widzimy również, że po okresie mocnych wzrostów wyhamowanie rysowało się już w sierpniu. Wrzesień przyniósł już gwałtowne spadki w tej kwestii. Czy to oznacza, że moda na GPW wśród nowych inwestorów przygasa? Niekoniecznie. Jeżeli mocniej wygryziemy się w dane, widać, że aż o 60 tysięcy spadła liczba rachunków w biurze maklerskim Pekao S.A. Pozostałe 35 podmiotów zanotowało zatem w sumie wzrost na poziomie 24 tysięcy rachunków, co byłoby drugim najmocniejszym wynikiem w ostatnim czasie. Po marcu, gdy przybyło 29,7 tysiąca rachunków, czyli bardzo ciekawa sytuacja. Widzimy tutaj tą zmianę i zerknijmy sobie, o ile wytwórcze, o ile wybiór patrzenie na dane normalnie nie powinno mieć miejsca, o tyle teraz jest to, wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Za mocnym spadkiem liczby rachunków w PKO stoi bowiem najprawdopodobniej zdarzenie jednorazowe. Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia miało miejsce włączenie PKO w struktury banku, co z kolei najprawdopodobniej pociągnęło za sobą i porządki w postaci zamykania niektórych starych rachunków. Spadek w wyniku PKO nie obrazuje zatem obecnych tendencji. Zerknijmy, tutaj mamy na grafie liczbę rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych prowadzonych przez uczestników.
końcówka DPW. Widzimy, że tutaj mamy właśnie ten podział, liczba rachunków we wrześniu, liczba rachunków w sierpniu, zmiana, czyli widzimy, że rzeczywiście tutaj najmocniejsze tąpnięcie, a gdzie najwięcej przybyło? W Aliorze widzimy, że tutaj mamy najwięcej przybyło, tutaj mamy ING również mocno przybyło, PKO BP, w mBanku, Santanderze, tutaj mamy najmocniejsze wzrosty, widzimy. No i tak to się kształtuje, tak więc całkiem ciekawie i lecimy dalej. Allegro zadebiutuje na GPW 12 października, tak więc mamy potwierdzenie. Giełda Papierów Wartościowych wyznaczyła 12 października godziny pierwszego notowania akcji Allegro, poinformował GPW o uchwale zarządu. Do obrotu trafi ponad miliard akcji spółki Allegro. Notowanie akcji spółki rozpocznie się o godzinie 9.15 i potrwa do 16.50. Allegro 14 września ogłosił zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW i wiemy, że była tam kosmiczna redukcja, tak więc sam jestem ciekawy, jak mocne będzie tutaj, mocny będzie start i debiut Allegro na naszym parkiecie. Zobaczymy, no i trzymamy kciuki za wszystkich, którzy no, załapali się choćby w jakimś tam ułamku na to IPO. I lecimy dalej. PKN Orlen prowadzi rozmowy na temat zakupu Polska Press. PKN Orlen prowadzi rozmowy z niemieckim wydawnictwem na temat zakupu jego polskiego oddziału Polska Press, podał w czwartek wieczorem brytyjski tygodnik The Economist. Do Polska Press należy 20 spośród 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych, jak pisze The Economist. Mimo że większość tych gazet ma stosunkowo niewielki nakład, są one ważne dla partii rządzącej, ponieważ ich czytelnikami są zazwyczaj mieszkańcy wiejskich, bardzo katolickich części Polski, będących trzonem jej elektoratu. Tak więc no, Kaczyński o repolonizacji mediów. No, czyli można się zakładać, że cokolwiek byśmy chcieli repolonizować, no to Orlen łyknie wszystko. Niedługo to już będzie w ogóle koncern, który będzie miał chyba naprawdę chyba każdą gałąź. Nieźle, lecimy dalej. Letus. O, Letus puścił informację i dziwiliśmy się już pod co to rośnie, no ale poszło info, podpisanie umowy w zakresie handlu i montażu paneli fotowoltaicznych i to dzisiaj było już wygrzewane. Widzimy, że informacja oczywiście pojawiła się po sesji. I jeżeli chodzi o, widzimy, że tutaj mamy informację o podpisaniu umowy o współpracy z Lumifi, z siedzibą w Sopocie w zakresie handlu i montażu paneli fotowoltaicznych i wszelkich podzespołów do montażu paneli, jak również innych rozwiązań dotyczących oszczędności energii ekologicznego, wykorzystania energii pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych i to jest dosyć ciekawa, istotna informacja i wiemy, że ona istotnie wpływa na to, co się dzieje na Letusie. Ja mówiłem, że Letus odpali wtedy, kiedy puszczą informacje, ale tam jeszcze to powiem, jak już zobaczymy kurs. JSW umorzy certyfikaty funduszu stabilizacyjnego na łącznie około 300 milionów złotych. Jastrzębska Spółka Węglowa zdecydowała o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych JSW stabilizacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego na łączną szacowaną kwotę około 300 milionów złotych, poinformowała spółka w komunikacie. Wpływ środków z tego tytułu spodziewany jest w listopadzie tego roku. Środki uzyskane z tytułu umorzenia certyfikatów FIS zostaną wykorzystane zarówno na cele związane z bieżącą działalnością spółki, w tym na regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów oraz na działalność inwestycyjną. Napisano i lecimy dalej. No, to jest informacja dosyć istotna. Bluebird Team podał datę premiery The Medium. Gra będzie jeszcze w tym roku. To jest dosyć oczekiwana produkcja z tego studia. Widzimy, że ona trafi 10 grudnia do sprzedaży na konsole nowej generacji Xbox oraz komputery PC. Przedsprzedaż gry ruszyła już dziś. No, trzymamy kciuki za sukcesy i lecimy z ostatnią informacją. To jest dosyć ciekawa informacja dla wszystkich fanów, oczywiście dywidend, bo Archicom chce wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za ten rok w wysokości 2,53 na akcję. To jest, daje Wam bardzo ładną dywidendę. Już to oczywiście jest dostępne na portalu inwestować.com, zakładce dywidendę masz aktualizację. Wiemy, że po tej decyzji automatycznie Archicom również wybił delikatnie do góry i to on tutaj jest. Czekamy tam na potwierdzenie, jeszcze chyba Rada Nadzorcza musi to potwierdzić z tego, co kojarzę. Warunkiem wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. Dokładnie. Tak więc czekamy, to powinna być tylko formalność. I widzimy, że ona w dniu ogłoszenia przy tym poziomie dawała 14,38, a dzisiaj jest chyba niecałe 14 przy obecnym kursie, więc przepiękna dywidenda. Jeszcze jakiś kąsek na koniec roku się trafia. Dzień dywidendy 20.11, więc jeszcze spokojnie czas, aby sobie na spokojnie można kupić. I zwłoka tylko 7 dni. Tak więc bardzo pozytywna dla wszystkich fanów spółek dywidendowych, otrzymywania gdzieś tego pasywnego dochodu na swoich rachunkach właśnie z faktu przetrzymania akcji danego przedsiębiorstwa w swoim portfelu. Super sprawa, no oby takich spółek jeszcze było więcej do końca tego roku, żeby jeszcze pozytywnie zaskakiwali inwestorów. A ja przechodzę już do tego, co się dzieje na rynku światowym. Zobaczmy, widzimy w tym momencie, że tutaj ropa nam odbija, tak więc wycofuje i to w dosyć istotnym momencie jesteśmy na ropie, bo raczej bym nie powiedział, że to jest niespodziewane, bo mamy test poprzednich tutaj wybić. 43,10 dolara za baryłkę i zobaczmy, mamy tydzień już końcówkę, zobaczmy jak to wygląda na tygodniówce. No,
Czyli widzimy, że cały czas rozgrywka range'owa tutaj ma miejsce. Jeżeli chodzi o Daxika, Daxik w tym momencie wycofuje 13029 punktów, ale sesja w dzisiaj w korekcie, czyli pewnie chodzi pod dyktando Stanów. Zobaczmy, jak to wygląda. No jeszcze nie byli w stanie podejść pod poprzednie szczyty, tak więc cały czas ta rozgrywka trwa. Jeżeli chodzi o S&P 500, no to bardzo ładnie się zachowuje. Bardzo ładnie się zachowuje. 3458 punktów, rozjechali to, jak ja to mówię. Rozjechali to bez retestu jeszcze. Nawet jeszcze nie zretestowali, chociaż jeszcze wszystko przed nimi, bo wiemy, że oni kochają tutaj kończyć sesję z przytupem. Tak więc albo ją wyciągną maksymalnie do góry, jeszcze w ostatnich minutach, albo będą chcieli retestować, zobaczymy, ale jest pozytywnie, bo taki układ jak dla mnie zmienia już tutaj sentyment na rynku amerykańskim. Teraz spodziewałbym się nawet reteściku i jazdę pod test poprzednich szczytów. Wiemy, że wybory trzeciego, tak więc sytuacja jest bardzo ciekawa. No, trzymamy kciuki. I Nasdaq również jest powyżej poziomu, który zaznaczyłem. To też jest bardzo pozytywne. 11 633 punkty. Zobaczymy. Oczywiście jakiś reteścik respektujący to, że tutaj nie ma silnej podaży, by się przydał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale no, jest bardzo ładnie. Srebro ciśnie dzisiaj do góry. 24,72 dolary za uncję. Złoto również ciśnie do góry. 1925 dolarów za uncję i ładna sesja wzrostowa. Jesteśmy już pod ręczem. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, to frank dzisiaj tanieje 4,14. Dzisiaj również tanieje euro 4,46. Również tanieje funt 4,91. Czy też dolar tanieje 3,76. 8 w tym momencie, tak więc widzimy, że złotówka nam się umacnia. I WIG20 odpadł totalnie dzisiaj. Zresztą chyba każdy się dzisiejszą sesję nawet na telefonie mógł prześledzić, co tam ciekawego się dzieje. Szczególnie, że wczoraj odbiły się te spółki wygrzewane wcześniej na fali negatywnych informacji odnośnie pandemii. I teraz zerknijmy sobie, co ciekawego się dzieje w tym momencie na rynku krypto, bo tutaj też się dzieją dużo ciekawych rzeczy. Indeks strachu 48, czyli poziom neutralny. Czyżby inwestorzy zaczęli się cieszyć, bo Bitcoin zaczyna szaleć. 11 tysięcy przebite, 78 jeszcze dolarów, 3% do góry. Również Ethereum ładnie do góry, 4%, 360. Tak więc kto rozgrywał, to gratuluję. Bitcoin Cash 2%, Bitcoin Binance Coin 3,73. Widzimy również, że Polkadot 8,33 do góry, Chainlink 13% do góry, tak więc bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o topowe zmiany, czyli maksy na topowej setce na CoinMarketCap, to zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje. Widzimy, że w dniu dzisiejszym 34% UMA rośnie, Year Finance 25,18, Band Protocol, Energy Web 14,14, Swipe. No, mamy tych wzrostów do dwucyfrowych sporo, czyli czyżby korekta na rynku krypto się zakończyła, co ona też może zwiastować pozytywną serię na głównych indeksach, bo wiemy, że ostatnio wyprzedzali nawet te ruchy spadkowe na S&P. To jest bardzo pozytywne i również wyczekiwane. Pamiętajmy, że rynek krypto działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i to jest jedyny rynek, którym możesz się cieszyć na weekendzie, jak nie możesz wytrzymać bez handlu i bez wykresów. Hyperion traci 5%, 3% Hedera Trade, ZB Token 64 i jeszcze DX Chain Token i Revine obrywa i wszystko inne na plusie. No, o czymś to świadczy. Jak jeszcze nie rozpocząłeś przygody ze swoimi cyfrowymi tutaj walutami, no to tutaj podpinam Ci rachunki, z których sam korzystam i giełdy, z którymi warto się zainteresować. A ja już przechodzę do tego, żebyśmy podsumowali tutaj na spokojnie już to, co się wydarzyło dzisiaj na warszawskim parkiecie. Jak chciałbyś coś zgłosić na przyszły tydzień do hitów WIG-u czy też New Connectu, to zapraszam Cię, abyś uczynił to w komentarzu. Ja tutaj już mam jedno zgłoszenie. Pa Adres zgłasza nam, może z lekkim ryzykiem, ale do hitów New Connectu zaproponował Forever. Od czwartku 8 na Nintendo Switch dostępna jest supportowana przez nich gra Green Hell i no zobaczymy. Zobaczymy, dodajemy. Pozdrawiam serdecznie. Jak chciałbyś coś dodać, oczywiście, to zapraszam Cię do komentarzy i zerknijmy, jak tam produkcyjne po wczorajszym rajdzie sobie poradziły. No, Formaz zakończył dzisiaj sesję 17% do góry na 47 milionach. Ten Formaz, jak ktoś obserwował go dzisiaj rano, ja miałem okazję dzisiaj akurat poobserwować trochę Formaz, co tam się ciekawego działo i po prostu tam była taka jazda, tam była taki wyścig po PKC, to jest to, o czym mówiliśmy, wskakiwanie po PKC i to ciekawe jeszcze na jakich poziomach udało im się powskakiwać. To jest dosyć niebezpieczna rozgrywka w ten sposób, no ale każdy ma to, co lubi. No widzimy, że dzisiaj wzrosty utrzymane, tak więc mamy już bardzo ładne wzrosty na Formasie, chyba od tego dołku, to już nie wiem, ze 100% chyba podeszli do góry, możesz mnie oczywiście korygować w komentarzu. Tarczyński 9,59, 9% również Milkiland, Giel Kosmet 7,43, 6,75 Harper, Milkiland 4,65. W odwrocie mamy
popatrz, i Cambridge, czyli to jest to, co mówiłem. Oczywiście potykają do weryfikacji, ale mówiłem, jak ciężko trzeba sobie wydrapać pazurami pewne poziomy, po których dopiero następują przeloty. W przypadku Cambridge, jak dla mnie to jest 2 złote, tam dopiero będą przeloty, ale do tego momentu trzeba sobie wydrapać, tak ciasteczka musiały walczyć o swoją pozycję i wyjść z tego marazmu, z tych swoich groszy. No to tutaj mamy tą samą sytuację, tak więc ktoś tylko czekał i dokonał zrzutki, no i potem znowu będziemy mozolnie budować swoją pozycję. To jest taka sytuacja, analogia do wszystkich innych spółek walczących na tych swoich poziomach. Boruta. Dzisiaj również silna korekta na dużym obrocie. 13,5% dzisiaj było kaszowanie zysków, 41 milionów. Pamapol dzisiaj mamy 5,63 na minusie, ciasteczka 3,88. Pod względem obrotów Formas 47 milionów, 41 Boruta, PCC Exol 16 milionów, 7,600 Harper. I te produkcyjne, jak i również z pogromców dzisiaj spółki były mocno grzane, szczególnie na początku sesji, gdzie były piękna zieleń, a potem no, zostało z niej tyle, co widzisz, a co po niektóre nawet się obsunęły. I zobaczymy, jakimi nastrojami inwestorzy wrócą po weekendzie, bo to też nie jest powiedziane, że to już koniec. Jeżeli chodzi o Brastera, to dzisiaj się skorygował o 3,45-181 tysięcy. Hity WIG-u z ubiegłego tygodnia, które zaraz zamknę, Mercator 4% do góry, 1% Vivid, Arctic oberwał 0,26 i TIM oberwał 1,97, 39 baniek na Mercatorze i dziękujemy. Byk, zamykamy. Mamy Hity New Connectu z ubiegłego tygodnia, również Walmart dzisiaj 2% do góry, Aquatek 2,83 na minusie i 15 na szarze. Obroty bańkę 300 na Walmart, Aquatek bańkę 100 i dziękujemy. I Hity New Connectu z tego tygodnia, popatrzmy. Letus. Letus dzisiaj naprawdę miał mocną sesję, oni tam chyba powyżej piątki nawet dzisiaj grzali Letusa. Tylko Letus, właśnie to jest bardzo pozytywne, że oni teraz puścili tą informację, tylko że w moim odczuciu to, że będą puszczać informacje, no bo informacje będą grzały Letusa, jakby nie było, bo mamy 1,5 miliona obrotu, gdzie widzieliśmy, że ostatnio Letus to tak naprawdę zamarł pod względem obrotów, co było pozytywne, bo w jakiś sposób gdzieś złapał swoją bazę, ale Letus jak już zacznie puszczać informacje o konkretach, czyli nie tylko, że zaczyna współpracę, ale że już płyną z tego konkretne pieniądze, czyli są już z tego konkretne profity dla niego, no to w moim odczuciu to będzie dopiero informacja, która zacznie odpalać tutaj Letusa już naprawdę na dużych obrotach. Na razie oczywiście wszelkie pozytywne informacje również będą pozytywnie wpływać na spółkę. No i one są potrzebne, żeby wygrzewać kurs, no bo bez informacji Letus znów będzie się obsuwał i nic tam ciekawego nie będzie. Bistek dzisiaj 12% do góry, ładnie. Excellence 9,40 ładnie do góry. Inventium 4,62, 67% prezent. Foreveren w korekcie 2%, 0,1 Cebaton 2,91 w korekcie i Braz w korekcie 8%. Pod względem obrotów 15 dzisiaj baniek na Excellence, Inventium 4,900 czy 1,5 banki na Letusie. Na grupach, czyli pogromcy wchodzą do gry. Blirt dzisiaj ładnie, również ładna sesja, 18% do góry. Genix One 16% do góry. Biomet Lublin 5,74. Mercator 40, 1,40 SCPFL i też można sobie nawet zobaczyć na czołówkę, na przykład Blirt, Genix One czy Biomet, jakie były maksy dzisiejszego dnia, bo to są spółki, które były grzane. Genix One był grzany ostro, Blirt również, tam było ciekawie, a zostało z tego, no i tak pozytywnie, bardzo dużo zostało, ale było dużo, dużo więcej. Metcam 6,43 na minusie, Hemp 5,80 na minusie, 5% Inogin. Pod względem obrotu w dniu dzisiejszym Biomet Lublin liderem 100 milionów 62, Inogin, Mercator 39. Na budownictwie w dniu dzisiejszym Remek i MD Energia powyżej prawie 3% już na plusie. A jeżeli chodzi o korektę, Pozbud traci 6,74, Elektroti 4,40. Pod względem obrotów Polimex obrywa 2,68 i Bańkę 200 obrotu. Na nieruchomościach 6,98 BIG, Archicom 5,40. No to jest właśnie ta spółka, która poinformowała o tej dywidendzie, bardzo pozytywnej dywidendzie. Tak więc cieszymy się. Ci wszyscy, którzy rozgrywają spółki dywidendowe, no to na pewno zacierają ręce, bo chyba w przeciągu tych 2 dni to już 10% do góry poszli. I to jest ta rozgrywka, o której mówię w moich materiałach dywidendowych. Triton 3,48 na minusie, 3,14 Marvipol. Pod względem obrotów mamy Develia, Bańkę 300. I zerknijmy teraz na spółki właśnie dywidendowe. Archicom jest liderem wzrostów 5,40, cyfrowy 59 na plusie. I widzimy, że MPL 10% na minusie, Pragma 3,5% na minusie, w obrotach cyfrowy 6 milionów 200. Zerknijmy sobie na to, co się dzieje na grach. Gaming, Shockwork 12,80 do góry, Polyslash 8,5, 7 Level 6,98 i reszta nieznacznie na plusie. Jednak gaming cały czas w korekcie. Zapraszam już na nasz przegląd spółek gamingowych, który się ukaże w najbliższą niedzielę o 18.15 tradycyjnie i zerknijmy sobie na korekty. Falcon obrywa 9%, H-Games 8,8 również, PB Games, DDAS 7,5, Simfabrik 5,76. Pod względem obrotów w dniu dzisiejszym CD Projekt spada 2,75 na
korekcie 138 milionów, TS Games 5900, 3600 Playway, Creepy Jar 2,5-2,300 CA Games i powyżej bańki mamy 11bit, Bloober i One More. Tak więc Bloober, pomimo pozytywnej informacji o terminie, no to widzimy, że oberwał dzisiaj 5%. Tak więc konkretnie. I lecimy teraz z bankami, a jeszcze indeks. Indeks obrywa 1,5%, który zgrywał shorty w kontrakcie, no to dzisiaj zarabiał 31555 punktów. Jeżeli chodzi o banki, no to banki, zobaczmy. ING tylko i wyłącznie na plusie, wszystkie banki po tym wybiciu, które miało miejsce w jeden dzień w tym tygodniu, no chyba nic nie zostało. 15 setnych ING, najmocniej dzisiaj obrywa Idea 4%, Getin 4%, Santander 3,77, BNP 2,44, pod względem obrotów 59 milionów, PKO BP 85 setnych na minusie i 37 banik PKO SA 1,61 na minusie, indeks traci 1,33 na minusie, 3851 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, no to widzimy, że w dniu dzisiejszym absolutnym liderem jest Letus 17%, Berg Holding również się wybił 15% do góry, MD Energia 2,80, 2,30 Grodno, Biomas 2, czy PEP 43 setne. Reszta w odwrocie, najmocniej obrywa Figen 7,37 w korekcie, Fotovolt 6,62, Nowawis 4,82, Sanex 4,33, pod względem obrotów Biomas 4 miliony 200, 3,600, Columbus, ML System 3,200, 2,300, Grodno, Letos 1,5 i Bańki 200 Berg. Jeżeli chodzi o indeksy, to dzisiaj widzimy, że na plusie górnictwo 2,90, leki procent, shorty również wysoko, bo widzimy, że mało tej zieleni, wszystko w odwrocie, korekty się pogłębiają, no październik nie rozpieszcza inwestorów i wcale rozpieszczać jeszcze nie ma. Pamiętajmy, że coraz bliżej wybory w Stanach. Energia 3,89 na minusie, MSP 1,78, paliwa 1,77, 1,74, Moto. Z głównych indeksów WIG20 obrywa dzisiaj 1,22, 1698 punktów. Dzisiaj również z głównych indeksów SWIG 81,21 na minusie, 13,938 punktów i MWIG40 obrywa najmniej 75 setnych, 3,586 punktów. No i dodam jeszcze do tego, że październik wcale dobrym miesiącem nie jest i nigdy nie był, tak więc tutaj też trzeba mieć to gdzieś na uwadze i trzeba gdzieś szukać swoje szanse ewentualnie na jakichś pozycjach dosyć mocno już poprzecenianych, aby na ten okres żniw było na czym zarabiać. I lecimy teraz z WIG20 w szczegółach. Widzimy, że KGH 3% do góry i na plusie nieznacznie powyżej zera cyfrowy Polsat, Orange i Play. A w odwrocie mamy Tauron, który obrywa konkretnie, bo 7%, PG 4%, Santander 3,70 czy CD 2,75, pod względem obrotów 138 banik na CD projekcie, PKO 59,58 Play. I tak wygląda właśnie WIG 20 dzisiaj. Jeżeli chodzi o MWIG 40, średnie spółeczki, zobaczmy, co oni tam dzisiaj wyczyniają. Biomet liderem 5,74, Mercator 4,10, 2,47 Euro Cash i też bardzo mało tej zieleni. Zerknijmy, co jest z drugiej strony. Mabion traci 4,42, PKP Cargo 3,25, 3,14 Enea i pod względem obrotu w dniu dzisiejszym Biomet Lublin 100 baniaczek, 88 Benefit, Berkator 39. To są największe obroty, jeżeli chodzi o małe spółki. Na SWIG-u 80, zobaczmy, co na małych spółkach się dzieje. Na małych Gielkosmet prowadzi 7,43, Harper 6,75, Archicom 5,40, Arway 5,26, już 2 zł kosztuje, ładnie. I w korekcie, zobaczmy, co się dzieje w korekcie. Enter obrywa dzisiaj 5%, Stal Produkt 5%, Bioton 4,66, to są najmocniejsze dzisiaj spadki i pod względem obrotu w dniu dzisiejszym Cormway 8,300, 7,600, Harper, Gielkosmet 6 banieczek 5,100. Arway to są największe dzisiaj obroty na SWIG 80. Na New Connectie indeks dla wszystkich wilków z GPW, popatrzmy. Ackerman, ale to do weryfikacji po TK, przepiękny wzrost jednak, 70%, zobaczymy, co z tego zostało na podwyższonym obrocie. Arie również do weryfikacji 39, ale potwierdzone na przykład mamy Organic 26, Hornigold 23, 22, telemedycyna. Co tam jeszcze mamy? Mamy Blirt 18% na większym obrocie, Formas na większym obrocie 17%, Letus 17,5 banki, Genix One 15,99 na 17 milionach, Berg 15 na bańce 200, 300 tysięcy, H4F, co tam jeszcze mamy, 500 tysięcy, Bloomerang 12%, 15 banik, Excellence 9%, coś jeszcze ciekawego jest? No tyle. Lecimy z drugą stroną medalu, tak więc spadki, bo ryzyko na NewConnect, jak zawsze powtarzam, jest olbrzymie. Olbrzymie. I lecimy. Fiten obrywa dzisiaj 58% do weryfikacji, bo jest po TKO, ale potwierdzone, na przykład mamy CSY, które obrywało dzisiaj, no kosmicznie obrywało, 37% i to na bańka 200. Tak więc naprawdę mocny spadek. Zerknijmy dalej. Widzimy, że tutaj mamy kolejną spółkę, która obrywa. KME obrywa 20%, Denta obrywa 19%, Acrebit 17% na wyższych obrotach. Widzimy, że 41 milionów, Boruta obrywa 13%. Co tam jeszcze mamy? Pylon obrywa 222 tysiące, 8%, 500 tysięcy, Apis 8%,
No i tak to właśnie wygląda. Zerknijmy na obroty. Co tam pod względem obrotów się dzieje, jeżeli chodzi o New Connect? Kto był dzisiaj liderem? Dzisiaj liderem było Inogen, 62 miliony. Forma 47, 41 Bruta, Genix One 17, 15, Excellence Bio Maxima 11, Medcamp 8, piąteczkę Build, Inventione 4 i Biomass również 4, tak więc to są te najwyższe obroty. Widzimy, że jest tego nawet dzisiaj sporo, bardzo ładnie. Tak więc pod względem obrotów dzisiaj Nukonek również poszalał. Jeżeli chodzi o WIG, zerknijmy sobie na indeks szerokiego rynku. Co tam dzisiaj się wyprawiało? No, 0,6 Magna, widzę, że się odblokowali i rosną cały czas. Po PKC zrzucone zlecenia 2 miliony 600 obrotu, tak więc całkiem to wygląda. Zobaczmy sobie, co ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o kolejne spółki. Thermorex potwierdzone 27% do góry, tak więc bardzo ładny, sowity wzrost. Jeżeli chodzi o statystyki dzisiejszej sesji, transakcji zawarto 137 tysięcy 16 sztuk, a obroty przekroczyły miliard, czyli pozytywnie 1,089 milionów 664 tysiące 459 zł. A 0,6 Magna potwierdzone już oficjalnie 51%, czyli przepiękny wzrost. Synectic 13, 10 i IFSA, Tarczyński 9,5. To są największe dzisiaj wzrosty, a pod względem obrotów, jeszcze zerknijmy sobie, widzimy, że Biomet wysoko 5% do góry 100 milionów, czy na przykład Harper 6,75, 7 baniek. No, może nie są to jakieś spektakularne wybicia, ale obroty słownie również wyglądają bardzo ciekawie. I zerknijmy sobie na drugą stronę medalu, co tam najmocniej dzisiaj obrywało, jak wyglądają korekty z drugiej strony. No i widzimy, że Slepzak oberwał 11%, tak więc konkret. Potem mamy Adiuvo obrywa 9%, Venturin 8%, KS Agro obrywa 8%, na większych obrotach Protektor obrywa 8% i 3 miliony 400, Tauron 7% w dół i 17 milionów, tak więc no dosyć ciekawa sytuacja i pytanie, jak myślisz, czy w przyszłym tygodniu z tą całą sytuacją, że już wszyscy będą w tej strefie, że już trzeba będzie mieć maseczki wszędzie w całym kraju, czy jednak i pogromcy, i spółki produkcyjne, które na tym wcześniej zarabiały, mogą mieć okazję być grzane cały czas, czy jednak to były jednorazowe wystrzały i będziemy mieć zejście na tych kursach? Tak więc to jest ciekawe, to jest pytanie do Ciebie, oczywiście w komentarzu również je zawrę. Jeżeli chodzi o obroty, widzimy, że CD Projekt 138 baniek, seteczka na Biomedzie, Benefit 88 i jak ma to się do liderów? 62, 47, 41, tak więc no całkiem ci nasi liderzy pod względem obrotów właśnie z New Connectu, czyli warto gdzieś tutaj się nad tym pochylić, przeanalizować sobie na spokojnie na weekendzie. Właśnie, co po niektóre spółki, bo być może będziesz miał ochotę rozgrywać się w przyszły tydzień, tak więc warto tutaj sobie to wszystko prześledzić. I jeszcze zerknijmy sobie na przyszłe dywidendy. Verbico nas czeka w przyszłym tygodniu, Cyfrowy, Introl, to są te spółki, które tutaj możesz jeszcze, chyba w poniedziałek, ostatni dzień z tego co kojarzę, jeszcze łapać się na nie, żeby można było tutaj właśnie otrzymać dywidendę. Tu masz oczywiście podlinkowane linki czy na grupę, czy na Twittera, gdzie umieszczam wszelkie informacje. Zapraszam Cię już serdecznie na przeglądy również weekendowe. Spotykamy się i w sobotę, i w niedzielę, aby właśnie jeszcze zerknąć sobie na co po niektóre spółki i chyba jeszcze wrzucę coś na portal, którąś może z tych grzanych spółek, które ostatnio tak wystrzeliły, też wrzucę jako osobny wpis, żebyśmy mogli sobie zerknąć też na tą szybką wrzutkę taką. Chciałbym to wrzucać co jakiś czas, tak więc będziemy mieć pogląd na co po niektóre spółki, które no, nie oglądamy na co dzień, a warto się zastanowić, jakie są kluczowe poziomy. Tak więc udanego weekendu życzę, trzymam kciuki za wyniki, pozdrawiam się serdecznie, trzymaj się, hej.